Okej, okay. Na tym polegała cała misja. Nice. Looks like my hunch was right. Now to see what these guys are up to. This is getting serious. Wait a minute. That looks like the same briefcase that Shocker stole. If I can get this one, I bet I'll figure out what's going on here. The cops will be here soon. When they show, make sure they have a good time. They're gonna ambush the cops, and with some pretty heavy gear as well. I better hurry and take those machine guns out. Okay. To zobaczmy, co teraz będzie na nas czekać. To chyba jest... What a mess! The cops are on their way. If I don't whip up these machine guns, they're gonna be in for a rough night. I need to take out all six machine guns. Okej, okay, czyli będziemy musieli chyba zniszczyć sześć tych machine guns, jak to Spider-Man powiedział. Czyli tych maszynowych działek. Ale spadajcie, kurde, cię świeże, ja tutaj przyszedłem wam niszczyć w waszej, kurde, bazie. W ogóle to jest zabawne, jednego sklepałem i oni tak trochę mają to w dupie. Niby mnie atakują, ale tak naprawdę bezskutecznie mnie atakują. Dobra, trzy zostały zniszczone, więc jeszcze tylko trzy, czyli połowę już mamy. Pyk, pyk, pyk! Dobra, teraz dwie zostały nam. Dwa machine guny zostały. Gdzie są dwa? Tu chyba będzie... A, jest już nawet jeden. Proszę bardzo. Nie ze mną te numery. Kurde. I jeszcze jeden. Jeszcze jedno działko. I tu jest oczywiście, że tak. To był cały poziom. Kumacie to? Take that, spider freak. You tied up the pilot? Good. Now let's get out of here. Quick, spider lad. You stop the plane and I'll get the bad guys. Oh, wait. I don't have a sidekick. I guess a handy dandy spider tracer will have to do while I rescue the pilot. Okej. Okay. Czyli chyba kolejna konfrontacja, co nie? Tak. Czyli będziemy musieli, kurde, chyba tutaj eskortować samolot. Żeby samolot się nie zepsuł nam. Ale to będzie ciężkie w sumie trochę. No, coś źle zrobiliśmy, definitywnie coś źle żeśmy zrobili. Bo to nie tak miało wyglądać. Halo. Dobra, skipujemy, tak jak było to przed chwilą. Ratujemy samolot. Kurde, fuck. Co tu zrobić trzeba? Ja tu zagubiony jestem. Tak więc jak widzicie, musimy coś takiego po prostu robić, żeby po prostu samolot nie pierdyknął w te beczki i nie tracił swojego HP. Ja musiałem aż to trochę na internecie zobaczyć, bo po prostu powiem wam szczerze, że nie pamiętałem. Więc to są trochę takie uroki grania na ślepo, nie żeby coś. I zobaczmy, jak to teraz nam pójdzie. Dobra, zrobiliśmy coś takiego, super. Fajnie. Pyk. I pyk. I teraz nie wiem, co trzeba teraz zrobić. Czy ten samolot musi skręcić, czy co on musi zrobić? Może teraz trzeba będzie jego śmigło zablokować. O, tak, 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 tak. I jeszcze... Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jedno, z tej strony.
Thank you for traveling Air Spidey. Dobrze, udało się. Nice. Rise and shine, Captain. Okay, now that the pilot's safe, I have to get to that helicopter. I just hope whoever's behind this isn't one of those island base in the middle of nowhere types. I don't have that much web fluid. O, i możemy już zapisać grę. O kurde. To ładnie. Ładnie nas gra tutaj urządziła. Zapisujemy oczywiście. Może jeszcze zrobimy dwie misje albo dwa poziomy i będę kończył tę sesję. Bo też nie chcę, żeby nie wiadomo jak to długo trwało. A chcę mieć mały zapas tego Spidermana dwójki. Tak więc no. The signal from my Spidey tracer is getting weaker. I better move before I lose it completely. I dobra, o co tu chodzi? Co to jest za sygnał? Spidey nic nie wyjaśnił, więc trochę mnie to niepokoi. Więc dobra, lecimy za tym sygnałem po prostu. Żeby go nie utracić, bo jeżeli go utracimy, to prawdopodobnie się to źle skończy. How does he move like that? No leć! Aha, dobra, fajnie zginąłem. Myślałem, że on się tam złapie, no kurde, Spidey. Ja pierdzielę. Nie rób mi tak. Tracer is getting weaker. I better move before I lose it completely. You're dead, do-gooder! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy! No, R2 wciskaj, kurde, Spidey, ty masz jakieś, nie wiem, ADHD? Mówię do ciebie, wciskam R2, to ty, kurde, reaguj, a nie. Pierdziele, to jest właśnie problem ze Spider-Manem dwójką, nie? Kompletnie nie chcę reagować na niektóre komendy. Nie wiem z jakiego powodu. A, fajnie, no. Fajnie. Świetnie. Zarąbiście. Dokładnie tak. Nie bardzo mówię, nie bardzo wiem o co chodzi z tym sygnałem tutaj. Bo mi się na maksa naładowała misja dalej trwa, więc może to o to chodziło. Żeby on się tak też na maksa trochę doładował, nie wiem. Może to chodziło o sygnał tej, znaczy zasięg pajęczyny. Nie wiem szczerze. Możliwe, że to chodzi o zasięg pajęczyny. Że mi się tak trochę ładowo... Kurde! No, tu trzeba było się dostać, kurde, na początku. Dobrze. Spierdalać. Ode mnie. Dostałbym się najpierw tutaj, bo jest bezpieczniej. Mam w dupie tych przeciwników, kompletnie. Mnie oni nie... Te... Kurde, no... Spidey, co ty odpierdzielasz? Ja nie wiem, kurde, co jest z nim nie tak? Dobra, uratowałem się jakoś. Jakoś dałem radę. Dobra, żuraw się tam przesunął. My będziemy musieli polecieć w tę stronę właśnie. I tak jak żuraw się lampi. Spróbować. W tę stronę. Dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. Mamy to chyba. Oni nas tutaj bombardują, a my se kurde ich omijamy. Jak gdyby nigdy nic. A po co mam z nimi walczyć, skoro oni tak
się nawet nie przykładają do tych walk, więc nie rozumiem. No i proszę bardzo, chyba cała misja zrobiona. Znaczy cały poziom. Spidey's hot on the trail, and this time it looks to have led him to the train yards. Well, things look quiet now, but evil is afoot, and it's up to our friendly neighborhood Spider-Man to ferret out evil where it lay. This place looks like a prison complex. There are guards everywhere. No doubt they're all Hammerhead's men. Well, I don't want to alert the whole place, so I better play this one quiet and sneaky. I co my tutaj będziemy musieli zrobić? Co tutaj się robiło? Weźcie mi powiedzcie. Dobra. Tu mamy jednego do sklepania. Kolejny do sklepania. Aha, chyba generatory trzeba wyłączyć. A, to jeszcze inaczej. Chyba. Nie, muszę kurde skumać, o co chodziło w tej misji. Co to trzeba po kolei to włączyć wszystko? Możliwe. Może muszę poszukać właśnie tak po kolei i to wszystko poaktywować. Ale zobaczmy. It's all mine! Nuts! Electronic doors! I'll have to turn on the power to open them. Ow! Smarts! Dobra, no to teraz trzeba poszukać tego. Tu mamy przycisk do zresetowania, więc będziemy musieli teraz patrzeć na te kolumny, na te słupki, żeby aktywować te... W sensie wiecie, żeby z prądu wyłączyć te generatory, które tutaj są. Te takie stacje, nie wiem, te takie... Kurde, nie wiem jak to nawet nazwać. Tu jest chyba coś. Nie, tu nawet po kolei nie ma. A potrzebuję od początku, żeby jakąś kolejność zachować. Tutaj coś na dole, jakaś dziura jest, ja pierdzielę. O, coś jest tu. No dobra, tak więc naszym zadaniem tutaj, ja mniej więcej wiem o co chodzi, bo to pamiętam z mojego livestreama. A więc, moi drodzy, tak jak widzicie, mamy tutaj tak jakby generatory, które mają tam swoje jakby bateryjki, czy tam nawet sektory. Naszym zadaniem jest oczywiście zasilić te sektory, tylko jak to zrobić, pewnie się zapytacie. Otóż musimy najpierw znaleźć wajchę. A wajcha to jest ta wajcha, która odpali nam oczywiście ten... odpali nam jakby reset tego wszystkiego, więc na razie musimy iść do areny czwartej. Znaczy areny, Jezus Maria, do pomieszczenia czwartego, sektoru trzeciego. Jakoś tak to się chyba nazywa, tak to chyba powinno się mówić. I teraz tak, co musimy zrobić? Uwaga! W tym poziomie trzeba zrobić coś takiego, że trzeba idealnie stanąć. No ja mam z tym problemy, jak widzicie. Maybe the right combination of breakers will turn on the power. Tak, i musimy teraz zrobić taką kombinację, żeby po prostu otworzyć drzwi. W sensie tą bramę, żeby pociąg mógł przejechać. Okej, skoro pierwsze dwa mamy już odpalone, to teraz potrzebujemy jedynki i czwórki znaleźć. Tak więc szukamy jedynki i czwórki. I będziemy mieli poziom zaliczony. Taki krótki jest ten poziom. Niestety tutaj nie ma jedynki i czwórki, więc musimy udać się do sektoru drugiego. Albo do pomieszczenia drugiego sektoru trzeciego. Tak też można nazwać to. Musimy jedynkę i czwórkę. Nie ma tutaj, więc lecimy dalej. Tak długo, aż znajdziemy. Tu mamy sektor pierwszy. Okej. Zaraz chyba będzie. Tak, tam powinno być. Jeden i trzy. A
A nie ma jedyny i cztery. Kurde, myślałem, że to łatwiej nam pójdzie. No dobra, możemy też i tak zrobić. I teraz tylko samej czwórki będziemy szukać. Bo może też tak być. Dobra, mogę przyznać, że ten poziom to jest jeden z takich trochę przyjemniejszych poziomów, bo przy okazji nie musimy tutaj oczywiście wszystkich zabijać, więc to jest jak najbardziej na plus. W przeciwieństwie do tego, co mamy w większości misji. Dobra, tutaj niestety nie ma. Okej, czyli musimy znaleźć w takim razie po środku dwa paluszki, żeby to zasilić. Czy będzie nam to dane? Jo. Proszę bardzo. I w taki oto sposób ogarnęliśmy co trzeba. Więc teraz możemy zrobić coś takiego. Myk. Bramę sobie otworzyliśmy i se możemy sobie stąd iść jak gdyby nigdy nic. I bet all these guys are on Hammerhead's payroll. Wonder if Hammerhead provides his goons with medical and dental. Ta, musimy się teraz tam dostać, ale pozwólcie, że to już, że tak powiem, ogarnę w następnym odcinku, a raczej w następnej sesji nagraniowej. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. To był Spider-Man 2 w moim wykonaniu, sesja pierwsza. To byliście wy. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. No i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Napiszcie, czy podoba wam się Spider-Man 2 Electro, jak tak, to dlaczego, jak nie, to dlaczego. Czy macie może podobne powody do moich? No cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z tej otóż serii. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!